Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie. Moi drodzy, dawno tego nie było, więc chyba czas wrócić troszeczkę do tych, no może nie tyle zapomnianych, co troszeczkę odstawionych na bok filmów, ale nie będzie to żaden sprzęt do testów, a sprzęt do testowania. Moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa i jest to anemometr, a dokładnie anemometr skrzydełkowy. Dla osób, które nie wiedzą, co to anemometr. Wyjaśnienie: jest to przyrząd, który umożliwia nam prędkość pomiar prędkości wiania wiatru. W tym przypadku on również dysponuje termometrem, także mamy do czynienia z urządzeniem, można powiedzieć, dwa w jednym. Ale nie mylić z termoanemometrem, bo to też nie to samo. Słuchajcie, urządzenie, które zakupiłem, będzie służyło mi do testowania tak naprawdę. Sprzętu w dosyć szerokim zakresie, ponieważ będę mógł dzięki temu urządzeniu testować wydajność wentylatorów w obudowie, wydajność wentylatorów w zasilaczu oraz przy okazji monitorować temperaturę wydobywającą się z tego zasilacza, a także oczywiście testować wentylatory takie, które możecie zakupić osobno. A także co dosyć istotne, na chłodzeniach. Dlaczego nie robię testów wentylatorów po prostu na jednym chłodzeniu i nie sprawdzam wyników? O tym Wam powiem troszeczkę później. A na razie zobaczmy, co to za sprzęt udało mi się tutaj kupić. W takim oto pudełeczku znajduje się jeden anemometr Beston BE836. To jest ta wersja. Po mojej stronie lewej słuchajcie. Otworzymy sobie kartonik. Tutaj była jeszcze instrukcja obsługi taka o papierowa w języku polskim od sklepu, tak, z którego to urządzenie zakupiłem, natomiast sam Anemomet znajduje się w takim oto jeszcze no, walizeczce. Mamy professional equipment, natomiast niech to was nie zwiedzie, ponieważ urządzenie wcale nie jest takie jakieś mega drogie, bo kosztuje niecałe 200 zł. Słuchajcie, natomiast nie było sensu dopłacać do urządzeń droższych. Ja pisałem o tym na moim Facebooku. Do Facebooka was zapraszam serdecznie. Link będzie w opisie filmu. Ponieważ dokładność tego urządzenia deklarowana to plus minus 3% i również urządzenia w cenie nawet i około 1000 zł często mają dokładnie taką samą dokładność. One różnią się tylko jakością wykonania, czy dodatkowymi funkcjami, jak na przykład obliczenie od razu objętości przepływanego powietrza, a nie tylko jego prędkości. Ten mierzy prędkość, a objętość będzie dopiero trzeba sobie obliczyć. Dlaczego będzie trzeba obliczyć, dlaczego jest to tak ważne, o tym Wam powiem również za chwilę. Ale najpierw samo urządzenie. No tutaj, jak je odpakowujemy, mam przede wszystkim w takiej folice instrukcję obsługi, ale w języku angielskim. Ta po polsku była dołączona osobno. No i w końcu widzicie samo urządzenie. A prezentuje się dosyć, powiedzmy sobie, standardowo. Wygląda na urządzenie solidne i mam nadzieję, że takie będzie w praktyce. Przede wszystkim jest to anemometr. Do portu USB podłączamy oczywiście nasz czujnik, tak, wirnik skrzydełkowy, powiedzmy. To jest po prostu Taka gumowa stwarcie gumy wykonana dodatkowe i zabezpieczające nam urządzenie, które jest dość, dosyć lekkie, napędzane baterią 9V, no i tutaj przy okazji widzicie producenta oraz model B836 Beston. I przyciski, który nam oczywiście włącza, włącza urządzenie. Mamy możliwość wyświetlania wyników stopnia Celsjusza lub Fahrenheita, mamy możliwość odczytania maksymalnej, minimalnej oraz średniej prędkości wiania wiatru, a także zatrzymania wyniku, co jeszcze to urządzenie potrafi. Tego się dowiecie m.in. z tekstu który będzie na moim blogu. Link do bloga jest oczywiście w opisie filmu. Tam opiszę metodykę, którą będę stosował przy pomiarach. Również oczywiście z uwzględnieniem, moi drodzy, materiałów źródłowych. Także to nie będzie jakaś metodyka, którą sobie będę z paluszka wysysał. Nie, absolutnie. To będzie metodyka poparta również fachową literaturą. Także odległości chociażby od wentylatora i tak dalej, i tak dalej będą poparte fachową literaturą. Drugim elementem jest sonda, jest czujnik skrzydełkowy, tutaj widzicie na łopatkach strzałeczki jak należy go umieszczać, żeby nie pomylić i dosyć istotna dla mnie kwestia, mamy tutaj również metalowy gwint, to oczywiście pozwala nam na zainstalowanie tego czujnika na statywie, czyli będę mógł ze spokojem sobie na stałe ustawić go przy wentylatorze i dokonywać odległości pomiaru, ponieważ jest tutaj przewód, no i właśnie, gdzieś tam się kłóciliście pod którymś filmem czy sprężynowy, czy spiralny, dla mnie szczerze mówiąc to jest Siorybka. Nie wiem, która forma jest bardziej poprawna, ale każdy chyba wie, o co chodzi. Także można go sporo rozciągnąć i oczywiście zakończony wtykiem USB. Standard nie ma tu znaczenia, bo podpinamy go po prostu do naszego urządzenia. Odpalimy sobie to urządzenie. Zobaczycie, jak działa. Oczywiście włączamy wyświetlacz. Wyświetlacz jest dosyć czytelny. Mamy tutaj duże wskazania. Bateria powinna być naładowana. Mamy odczyt w skali Boforta oraz dodatkowo informacje o temperaturze i prędkości przepływu. I teraz zobaczcie, ja sobie dmuchnę. I dmuchnąłem do prawie 3 metrów na sekundę, a temperatura od razu mojego wyziewu też rośnie. Także temperatura otoczenia jest tutaj niższa. A no zobaczcie, że jak będę dmuchał. To i również temperatura rośnie. No to jest jasne, no bo moje ciało jest cieplejsze niż temperatura otoczenia, tak? 36,6, a temperatura otoczenia, jaka tam była na początku, to niecałe 35 stopni bodajże. Yy, tak to wygląda. Więcej będzie oczywiście w yy, samym wpisie na blogu odnośnie tego urządzenia. A teraz kilka słów na temat yy, pomiarów oraz wstęp taki do omówienia metodyki. Moi drodzy, słuchajcie. Pomiary tym anemometrem nie zaczną się prawdopodobnie od razu, ponieważ to zanim ja Wam go pokażę, zanim pokażę Wam wyniki przy testach obudów, chłodzeń czy zasilaczy, będzie do tego trzeba się przygotować. Dlaczego? To nie jest taka prosta sprawa, że bierzecie sobie urządzenie, włączacie, przykładacie to do wentylatora tak? i jest tam 5 metrów na sekundę. Na przykład, słuchajcie, dlaczego? Przede wszystkim. Prędkość, jaką odczytuje urządzenie w metrach na sekundę nic nam nie daje. Mniejsze wentylatory, które posiadają większą prędkość obrotową są w stanie rozkręcić tak i przepchnąć powietrze znacznie szybciej. Na, przykładowo na poziomie tam 12 metrów na sekundę. Strzelam, tak? to nie są wartości realne. Dopiero będę sprawdzał tak naprawdę, jak to wygląda. To jest jasne. Większa prędkość obrotowa, większa ilość, inaczej szybsza ilość powietrza. Ale z uwagi na Wielkość otworu, tak? Ja, może tutaj jakiś wentylator zaraz gdzieś tam skądś wyczepię. To będziecie bardziej wiedzieli o co chodzi. Z uwagi na tutaj wielkość rotora, tą wewnętrzną, tylko tą objętością, tak? Tą, tą przestrzenią, tym polem to powietrze może się przemieszczać. Dlatego to, co nas interesuje, czy to w przypadku właśnie chłodzeń procesorów, czy tym bardziej w przypadku obudów, to ilość tłoczonego powietrza. I to możemy rozpatrywać albo w metrach sześciennych przykładowo na godzinę, bo takie wartości również są na pudełkach podawane, lub w CFM-ach. CFM-y, jeżeli nie wiecie co to znaczy, to nic innego jak stopy sześcienne na godzinę. Szczerze mówiąc, no w naszym, że tak powiem, kraju stóp się praktycznie nie używa, no ale tak przy, przy po prostu się przyjęło oznaczać właśnie wentyla, wydajność wentylatorów. Także to też jest skala objętości przede wszystkim. Dlatego ten wynik będzie trzeba przede wszystkim przeliczyć, podany w metrach na sekundę, na objętość. No jak to zrobić? Bardzo prosta sprawa. Na to oczywiście są wzory, wzory ogólnodostępne i tutaj nie trzeba nic wymyślać, ponieważ znając prędkość musimy jeszcze wiedzieć pole przekroju, przez jaki ten wentylator, przy, przy jaki musimy znać jeszcze pole powierzchni przez które to powietrze jest przepychane, czyli w tym momencie wewnętrzną średnicę wentylatora. Wydaje się proste, ale dlaczego wymaga to dłuższego opracowania i przetestowania, o tym będzie też w opracowaniu mojej metodyki, a teraz kilka słów takiego właśnie wstępu, ponieważ tutaj pojawiają się komplikacje. Przede wszystkim pierwsza sprawa, z jakiej odległości i w jaki sposób mierzyć i przykładać już samą sondę do wentylatora. Śmiecie się, że takie pierdoły? No zobaczcie, wzór ten tak naprawdę odnosi się do przepływu laminarnego, do przepływu liniowego. Przepływ laminarny to taki przepływ, w którym ta prędkość wiatru w każdym, w dowolnym punkcie tej wewnętrznej średnicy byłaby identyczna, a tu taka nie jest. Mamy przecież element mocowania wentylatora, przez który powietrze przetłaczane nie jest. Mamy również miejsca, tutaj zaraz przy rotorze, gdzie łopatki już nie dochodzą i tam to powietrze przemieszcza się, ale też z inną prędkością. W zasadzie w każdym punkcie, w każdym czasie ta prędkość jest trochę inna, i to już wymaga pewnego uśrednienia. Jak należy to robić, o tym będzie właśnie na blogu. Kolejna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to odległość umiejscowienia sondy od samego wentylatora oraz nawet jego ruch, tak naprawdę. To również jest w literaturze opisane i już zbadane przez fachowców, nie przez mnie. Także to są czynniki, które będzie trzeba uwzględnić, biorąc pod uwagę pomiary i ich dokładność. Kolejną kwestią, związaną już bardziej tutaj z moją dziedziną komputerową, to jest kwestia usystematyzowania tych. Pomiarów, ponieważ wiadomo, że inaczej będzie to wyglądało w przypadku wentylatorów 120-140 mm, inaczej większych i mniejszych, ponieważ ilość przetłaczanego powietrza będzie różna i należy wtedy te wentylatory porównywać między swoimi kategoriami. Czyli bez sensu jest porównywać, moim zdaniem, wentylator na przykład 140 mm z jakąś 80. No to jest w tym momencie troszeczkę takie niepoważne. Przynajmniej mi się tak wydaje. Natomiast cała ta metodyka będzie oczywiście opisana, będzie opisane również urządzenie, będą zdjęcia i będziecie mieli możliwość się ustosunkowania do tych moich, że tak powiem, i nie tylko moich opracowań. I dopiero potem, kiedy będę już miał opracowaną tą metodykę, zaczną się pojawiać pierwsze testy. Co to będzie, na razie wam nie powiem, ale ja już tutaj mam, że tak powiem, swoich kandydatów, którzy będą przetestowani. Moi drodzy, ode mnie to jest w tej chwili na tyle. Ja serdecznie dziękuję wam za uwagę. Wiem, że pewnie trochę przynudzałem, ale mam nadzieję, że właśnie z uwagi na ten ciekawy sprzęt wytrwaliście do końca. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć, hej!